Dobry wieczór Państwu. Witamy ponownie na seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Dziękujemy za przybycie. Chciałbym szczególnie powitać dzisiaj grupę z Cleveland w Teksasie. Mamy tam 15 stałych uczestników. Nazywamy ich wierną piętnastką. Witamy. Chcemy również przywitać grupę Whitehall z Yukon. Bardzo się cieszymy, że nas oglądacie. Również Szwajcaria ogląda nas dzisiaj. W Szwajcarii jesteśmy odbierani na 35 miejscach. Witamy w gronie naszych widzów. Witamy także Etiopię. Otrzymaliśmy stamtąd list, w którym napisano: kochamy was wszystkich. Korespondencję otrzymaliśmy z Addis Abeby. Addis Abeba jest stolicą Etiopii. Chcemy też powitać widzów z Cheswick w Anglii. Faktycznie jest to jedna z dzielnic Londynu. Piszą, że bardzo podoba się im nasz program, a każde poselstwo jest niezwykle trafne, zwięzłe i na czasie. Kierują słowa uznania pod adresem doktora Nelsona i zachęcają, by kontynuował wspaniałe dzieło, mimo iż praca ta jest nieraz stresująca. Jest to prawdą. Rzeczywiście tak jest. Teraz w nieco poważniejszym tonie. Zeszłego wieczoru Dwight Nelson wspomniał o Hondurasie. Bernie i ja mamy przyjaciółkę, której rodzina mieszka w tym kraju. Napisała do nas dzisiaj, prosząc, aby cały świat modlił się o to, co dzieje się w Hondurasie. Szaleje tam straszny huragan o nazwie Mitch. Chcemy więc prosić was w tej chwili o modlitwę za tymi ludźmi i za naszymi przyjaciółmi w Hondurasie. Jeśli nas w tej chwili oglądacie lub odtwarzacie ten program z kasety wideo, chcemy, abyście wiedzieli, że myślimy o was i wasze bezpieczeństwo jest dla nas ogromnie ważne. Mamy taki mały problem z mikrofonami. To prawda. Prosimy was o modlitwy za Honduras. Być może są jeszcze inne miejsca na świecie, o których nie wiemy. Pamiętajmy więc w naszych modlitwach o całym świecie. Jeszcze raz witamy na dzisiejszym programie. Cieszymy się niesamowicie, że oglądają nas także studenci, a dzisiejsze spotkanie będzie naprawdę wspaniałe. Usłyszymy potężne poselstwo. A propos studentów, otrzymujemy pocztą elektroniczną korespondencję od osób, które na widowni rozpoznają swoje dzieci, krewnych i przyjaciół i dzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami typu: och, nie wiedziałam, że mój syn ściął włosy. Jakże się cieszymy, że jest z wami nasza córka, ale dlaczego nie ma z nią męża? Czy aby na pewno wszystko u nich w porządku? Dowiadujemy się więc ciekawych rzeczy. Wiem, że oglądają nas teraz rodziny i przyjaciele studentów, którzy stoją tutaj za nami. To może być swego rodzaju inwigilacją lub też możliwością odnalezienia starego przyjaciela. Bernie, czy twoi rodzice wiedzą, że zgoliłeś włosy? Świetnie wam idzie tylko z jednym mikrofonem. Gdzie nauczyliście się tego? Dziękuję. Ćwiczyliśmy to za kulisami. Tak sobie podrzucaliśmy do siebie. Chciałbym podzielić się jeszcze jedną historią, skoro mowa o rzeczach, które dzieją się dzięki naszemu seminarium. Jest to jedna z tych historii, które poruszają sercem i zmuszają do refleksji. Czyż Bóg nie jest cudowny? Otrzymałem e-mail od Roda Andersona z Sydney w Australii. Rod mieszka w Warunga. Byłem na tym wspaniałym przedmieściu Sydney. Jest niesamowite. Znajduje się tam przepiękny szpital, a więc Warunga także oglądane jest seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Kilka dni temu, zupełnie przypadkowo, pewna para otrzymała broszurę informującą o naszym programie i stwierdzili, musimy tam pójść. I przyszli na miejsce spotkań w Warunga, a są to katolicy. Zajmują więc swoje miejsca, rozpoczyna się transmisja satelitarna, patrzą na ekran. Okazało się, że 6 lat temu ludzie ci zmuszeni byli opuścić Sarajewo i uciekać. Wyemigrowali do Australii i rozpoczęli w Sydney nowe życie. Siedzą więc i oglądają nasz program i nagle kobieta ta prawie że wstaje ze swojego miejsca. Wspominaliście o kamerach robiących zbliżenia widowni, a więc gdy kamera pokazuje audytorium, ona widzi na ekranie swojego młodszego o 16 lat braciszka, którego nie widziała od 6 lat, wyrośniętego i siedzącego właśnie tutaj w Barron Springs, Michigan. Możecie w to uwierzyć? Niewiarygodne. Ale to nie koniec historii.
To jeszcze nie wszystko. Kiedy wyemigrowali do Australii, jej brat, wówczas jeszcze dziecko, wyemigrował do Niemiec i stamtąd do Stanów Zjednoczonych, natomiast w Zadar w Chorwacji została ich mama. I mama także otrzymała zaproszenie na seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Więc dzięki cudom i magii techniki satelitarnej, ta mała rodzina, którą los rozrzucił od Sydney poprzez Zadar w Chorwacji aż do Barron Springs, Michigan, zostaje ponownie połączona przez nasze seminarium. Co na to powiecie? Nieprawdopodobne. Ale wiecie, drodzy, pomyślcie nad tym. Faktycznie, jaki jest cel naszego seminarium? Ma ono ponownie zjednoczyć ludzi na całej kuli ziemskiej z naszym odwiecznym ojcem i przyjacielem. Przecież po to tutaj jesteśmy. Pragnę przyłączyć się do podziękowań Shasti i Berniego za dosłownie setki faksów i e-maili i listów, jakie przychodzą do nas, do zespołu NETU 98, do tych wspaniałych dzieciaków i nas wszystkich tutaj. Muszę powiedzieć, że również i w ich imieniu, a raczej na pewno, chylimy czoła, otrzymując te listy i zdając sobie sprawę, iż jest to chwila, w której uczestniczy cały glob ziemski. Chcę, abyście wiedzieli, że czytamy każdy list i faks. Ale musicie także wiedzieć, że każdy z nich prawdopodobnie pozostanie bez odpowiedzi. Po prostu jest to w tej chwili niemożliwe. Proszę, nie zniechęcajcie się. Ja sam nie żartuję. Mam taki stos na biurku. Jest to dla mnie ogromnym błogosławieństwem, chociażby ta historia. Są to historie niesamowite, wzruszające i poruszające serce. Żałuję, że nie mamy dość czasu, bo jesteśmy już na półmetku naszego seminarium, aby podzielić się choć niektórymi z nich. Ale możecie być pewni, Bóg działa w waszym życiu. Gdziekolwiek jesteście na tej planecie, jeszcze raz dziękujemy za dzielenie się z nami. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, że na podium seminarium nadchodzącego tysiąclecia mamy przywilej i zaszczyt gościć studentów Seminarium Teologicznego z Andrews University. Jestem z nich bardzo dumny. Popatrzcie, widzicie ich stojących za moimi plecami? Wiecie, dlaczego jestem taki dumny? Nie tylko dlatego, że wykładam na Andrews University i od czasu do czasu prowadzę z nimi zajęcia. I nie tylko dlatego, że sam tutaj studiowałem i dwukrotnie uzyskałem tutaj stopień naukowy. Popatrzcie na twarze tych młodych ludzi. Są to mężczyźni i niewiasty, którzy odpowiadają na Boże wezwanie, aby duszą i ciałem bez reszty poświęcić się Jezusowi jako Jego uczniowie. Jestem z nich dumny. Dzisiaj poprosiłem ich, aby zaśpiewali pieśń wprowadzającą nas w wykład, który będzie o tym, jak historia z nas sobie zakpiła. Zaśpiewają pieśń w języku Zulu, którą razem z nimi wykona stojąca tuż obok grupa wokalna a cappella kontynentu afrykańskiego The Ambassadors. Pieśń nosi tytuł Siyahamba, co w języku Zulu oznacza maszerując w świetle najwyższego Boga. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching.
To było piękne. To było jak dynamit. Wspaniałe. Ileż w tym mocy. Chciałbym się z wami pomodlić, zanim rozpoczniemy spotkanie. Skłońmy nasze czoła. Drogi Boże, jakże poruszone są nasze dusze pielgrzymujące w blasku Najwyższego. Jakież to wezwanie. Wezwanie skierowane do pokolenia Titanika, pokolenia żyjącego w ostatnim momencie historii ludzkości. W momencie, o którym mówi się, że jest pogrążony w ciemności, a jednak kiedy podczas kolejnych wieczorów nasze serca i umysły wracają do Twojej księgi, widzimy potężne światło, które oświetla drogę ludzkości. Dziękujemy Ci za to światło, za świadomość, że jego źródłem jest serce naszego wiecznego Ojca i Przyjaciela. I tak połączeni przez cuda techniki satelitarnej, ponownie zjednoczeni, tak jak było to kiedyś, znowu przychodzimy do momentu, w którym pragniemy poznać prawdę. Niech słowo, którym chcesz się z nami podzielić poprzez Twoje pismo i historia, którą musimy się podzielić i opowiedzieć, będą dla nas zrozumiałe. Daj nam usłyszeć głos Chrystusa, naszego wiecznego przyjaciela, mówiącego: chodź i dopomóż pójść w Jego ślady. Amen. Chcę zaznaczyć, że opowieść, którą za chwilę usłyszycie, nie jest zaczerpnięta z Biblii, o co dokładnie mi chodzi. I żywię szczerą nadzieję, że właśnie tę treść zabierzecie dzisiaj ze sobą do waszych domów i będziecie się nad nią zastanawiać. Na początku chcę podzielić się pewnym wierszem. Niektórzy z was pewnie są znawcami wielkiej poezji. Tego wiersza z pewnością nie zaliczymy do klasyki. A mimo to jest on najbardziej klasycznym i trafnym spostrzeżeniem. Przeczytam go do końca, ale ciekaw jestem, jak prędko zorientujecie się, w czym rzecz. Tytuł wiersza brzmi: Ścieżka cielęcia. Takiej małej krówki, cielaczka. A napisał go sam Walter Foss. Wyjątkowo nie szekspirowskie nazwisko, jak nie trudno zauważyć, ale chcę, abyście go wysłuchali, ponieważ wierzę, że trafia w samo sedno. Pewnego razu przez dziewiczy las cały wracał do domu cielak, grzeczny, mały. Zostawiał ślad długi i krzywy za sobą, lecz nic dziwnego, po prostu był sobą. Minęło lat 200 od dnia tamtego, cielaka na pewno już nie ma żywego, lecz ślad wydeptany przez niego pozostał. Tutaj też pomysł tego wiersza powstał. Nazajutrz trop podjął pies wzdłuż tych śladów. Pies, który przypadkiem biegł przez las gdzieś na dół, potem też baran stado swe prowadził, idąc tymi śladami o nic nie zawadził. Zanim zaś wierne owce szły tam krok za krokiem, lecz nic z tym dziwnego. Szły za nim, nie bokiem. Taki był ścieżki początek w tym lesie. Przez las wiodła, przez wzgórze polane, znów w lesie. Wielu też ludzi tą wąską ścieżyną i w tą, i w tamtą stronę kluczyło. A gniew ich ogarniał, gdyż krętą potwornie była owa ścieżyna. Męczyła więc wiele, lecz szli nią nadal. Uśmiejecie się, jak ciele. Ale kręta ścieżyna dróżką raz się stała, dróżka zaś drogą krętą została, potem drogą tą konie wozy przeciągały i w skwarze i w deszczu drogę ubijały i tak drogę wydłużyły, ubiły ją wszędy. Tłumy ludzi zaś przez lat 150 podążały tędy. Dzień w dzień tysiącami ludzie tu kroczyli, wciąż śladami cielaka do celu dążyli i tak wąską ścieżkę w wielki szlak zmieniono, wzdłuż niej całe narody szumnie prowadzono, tysiącami zdążali drogą zwierza martwego, chodząc dłużej, dzień tracąc, lecz trzymali się tego, w ten sposób cześć oddając ścieżki autorowi. Historia morał ma wielki, jakby rzec dość dziwny, że człowiek lubi ślepo iść za błędem innych, zasługi innych powtarzać i ciężko się trudzić, wędrując tam i z powrotem, stale czymś się łudzić, byle okrężna droga miała ludzi na przodzie. Aż smutne,
bo tą drogą szlak cielęcia wiedzie. Więc morał tej historii brzmi głośno, jak dzwony, lecz to niechaj duchowni ogłoszą z ambony. Mądry poeta, nieprawdaż? Dokładnie o to chodzi w historii, którą chcę się z wami dzisiaj podzielić. Kiedy historia sobie z nas zażartowała, jeden niepozorny człowiek zbłądził ze ścieżki Bożej prawdy, potknął się, popełnił mały cielęcy błąd, a całe wieki później świat powtarzał wędrówkę wzdłuż tej ścieżki. Nawiasem mówiąc, przedziwnie, tajemniczo skrajnie kontrastującą z jasnym, wyraźnym światłem tej księgi. Mała, kręta ścieżyna, która zakradła się do kościoła założonego przez Jezusa. Do czego może odnosić się ta przenośnia? I czy zdarzyło się to naprawdę? Tutaj tego nie znajdziecie. A o tym dzisiaj mowa o tym, jak historia nie stała się jego historią. Wiecie, w języku angielskim słowo historia podzielić można na his, jego, i story, opowiadanie. Gra słów, lecz dzisiaj zobaczymy, że to nie opowiadanie o nim, ale historia, która udowadnia, że on, Jezus, miał rację. Otwórzcie swoją Biblię na Ewangelii świętego Marka. Musimy zbadać sprawę, by przygotować się do dzisiejszego tematu. Dobrze będzie przeczytać kilka tekstów. Otwórzcie wasze Biblię na stronie 1077. Jak zawsze podajemy strony w Biblii Polskiej, ale jak wiecie, zawsze teksty pojawią się w waszym języku na ekranie. Ewangelia Marka, rozdział 7, wiersz 5. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, mowa o Jezusie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś, Jezus, rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, a serce ich jest daleko ode mnie, daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Panie i panowie, zatrzymajcie się na moment. Jezus daje bardzo ważne ostrzeżenie, zauważacie je? Jeśli mowa o oddawaniu Jemu czci i wysławianiu Go, zwróćcie uwagę, jak ludzkie tradycje i dogmaty sprytnie i niepostrzeżenie wkradają się nawet do Bożych przykazań. Zaniedbujecie. O tym mówi Jezus. Popatrzcie na wiersz 8. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I tak wszystkie małe odchylenia są jak to ciele zbaczające ze ścieżki prawdy, ścieżki, którą wkrótce potem idzie coraz więcej i więcej osób, aż w końcu zamiast niezmiennego przykazania prawdy prowadzi nas szeroka autostrada błędu. Czyż Jezus nie miał racji? Dzisiejszy temat, gdy historia płata nam figla. Ale zanim dojdziemy do tej historii, opowiem wam pokrótce, jak została ona odkryta. Źródła historyczne są oczywiście zawsze dostępne. W roku 1975 pewien młody protestant został przyjęty na pontyfikalny Uniwersytet Gregoriański. Historia zdumiewająca, ponieważ w 400-letniej historii tejże uczelni był pierwszym protestantem. Zbierał on materiały do pracy doktorskiej. Przedmiotem jej były szczegóły, których wyciągnięcie na światło dzienne pozwala mi dzisiaj o nich opowiedzieć. Kiedy więc zakończył swoje badania i przyznano mu stopień summa cum laude, co po łacinie oznacza z najwyższą pochwałą, jego praca naukowa otrzymała imprimatur, zatwierdzenie Kościoła Rzymskiego, który nadał mu tytuł naukowy, co w praktyce oznacza, że przybito na niej pieczęć z napisem "To jest prawda". Co więcej, po tym wszystkim nieżyjący już papież Paweł VI nagrodził go złotym medalem. Mowa o doktorze Samuelu Bakiokim. Obecnie wykłada tutaj na Andrews University. I dzisiaj jest z nami. Gdzie jesteś, Sam? A, tutaj. Niech Bóg cię błogosławi. Oto mój włoski przyjaciel, Samuel Bakioki.
To był niesamowity moment, kiedy odebrałeś swoją dysertację opatrzoną kościelnym imprimatur. Dr. Bakioki wykłada historię teologii na Andrews University. Przeczytałem tę pracę. A przy okazji, w jakim języku ją pisałeś? Angielskim czy włoskim? Ach, obu. Ja czytałem w angielskim. Cieszę się ogromnie, że ją przetłumaczyłeś. Przeczytałem całość, liczy ponad 300 stron. Jestem zaszczycony twoją obecnością dzisiejszego wieczoru. Nie doszedłem jeszcze do dzisiejszej historii, ale już jakbym słyszał twoje Mamma mia, mamma mia. To zrozumiałby cały świat, jestem pewien. Tak czy owak, Samuel będzie mnie sprawdzał i czuwał nad tym, czy trzymam się faktów. Dziękuję ci bardzo, Samuelu, za twoje przybycie. Każde studium historyczne, tego nauczyłem się z badań doktora Bakioki, każdorazowe zagłębianie się w historię wczesnochrześcijańskiego kościoła bardzo szybko doprowadza nas do kotła, w którym znajdują się trzy wybuchowe składniki, trzy niebezpieczne, zmieszane ze sobą substancje, skutkiem czego wszystkie trzy składają się na dzisiejszą historię. Oto one. Naród żydowski, Imperium Rzymskie i nowo powstały Kościół chrześcijański. Zacznijmy od narodu żydowskiego, od historii tych wspaniałych, uduchowionych ludzi. Przecież cały świat ją zna, historię splotów, wielkich uniesień i ogromnych cierpień. Wiecie, jak Bóg powołał ten lud zamieszkujący maleńki skrawek ziemi nieopodal Morza Śródziemnego. Królestwo Izraelskie. Ich duchową misją było niesienie pogrążonemu w ciemnościach światu prawdy, w ciemnościach, o których przed chwilą śpiewano, rzucanie promieni Bożej prawdy na ciemną ścieżkę naszej planety, pokazanie, że Bóg nie jest Bogiem, którego należy się lękać, ale Bogiem, z którym można się zaprzyjaźnić. To była ich misja. Mieli zanieść ją światu. Ale tragedią całej tej historii jest, iż wiek za wiekiem naród izraelski zawodził. Nie udało im się wypełnić swojej misji. Przypominali wahadło unoszące się raz w jedną, raz w drugą stronę. Kiedy wahadło było z jednej strony, pałali rządzą do bogów okolicznych narodów, a kiedy znów znalazło się z drugiej, wyznawana przez nich religia była religią litery i formalizmu. Brakowało w niej ciepła i uczuć do Boga. A zaraz potem Bóg posyłał do nich proroków, jednego, drugiego i kolejnego, proroków żarliwie nawołujących lud do powrotu do miłującego Boga, Boga, z którym tutaj się spotykamy. Prawie zawsze odrzucali te wołania. W końcu, o czym dobrze wiecie, Bóg posyła do nich swojego jedynego Syna. Przychodzi sam Mesjasz. Jego także odrzucają, tak jak odrzucali proroków. Więc Bóg, pamiętacie, że Jego miłość nie tylko daje nam prawo do powiedzenia tak, ale daje także prawo do powiedzenia nie. Wierny tejże miłości Bóg, jestem pewien, w przeszywającym bólu i smutku, akceptuje ich wybór i uwalnia od swojego prowadzenia i ochrony. I wtedy dochodzi do tragicznego upadku narodu, upadku, który staje się już historią. A na tamtym, niegdyś zamieszkiwanym przez nich skrawku, przecinają się drogi przemarszu armii potężnych mocarstw świata. Zanim dochodzimy do pierwszego wieku naszej ery, czasów Chrystusa, czasów Nowego Testamentu, Żydzi znajdują się pod żelaznym butem Rzymu. Ale muszę wam powiedzieć, że Rzym okazywał głęboki szacunek i życzliwość w stosunku do judaizmu, mówiąc ogólnie, niezwykle rzadkiej instytucji narodowej religii. Honorował ją. Właściwie Żydzi posiadali bardzo wysoki status w państwie rzymskim, status, który nazywamy religio lecita, religii prawnie uznanej. Mogli swobodnie rozwijać się w imperium. Ale był pewien mały szkopuł, a mianowicie silny nacjonalistyczny żydowski patriotyzm. Oni po prostu nie mogli ścierpieć okupanta rzymskiego i jego rządów. Myślę, że nikt z nas nie może ich za to winić, bo pomyślcie, jak my byśmy się czuli, gdyby tutaj w Barren Springs w każdym kącie stał żołnierz obcej okupującej nas armii? Na pewno bylibyśmy wściekli i rozdrażnieni. Nie bądźmy więc tacy surowi dla Żydów. Wiem nawet, że dzisiaj wśród słuchaczy na całym świecie są osoby, które doskonale wiedzą, co to znaczy. A więc Żydzi są wściekli, osłabieni, zdradzeni. Narusza się ich prawa. Czy możecie to sobie wyobrazić? Ale to tylko wstęp do niezwykle burzliwych relacji pomiędzy Żydami a okupującym ich cesarstwem rzymskim. W rzeczy samej to właśnie ta narodowa nienawiść roznieciła i rozdmuchała niekończące się bunty i powstania.
W czasach Jezusa, a też i Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, politycznie mówiąc, sytuacja jest raczej spokojna, ale pod koniec lat 60. jedno po drugim wybuchały krwawe powstania przeciwko Rzymowi, a ten swoją żelazną, zaciśniętą, miażdżącą pięścią wojska Tytusa szturmuje święte miasto Jerozolimę. Pewnie pamiętacie z historii, jak w tym wspaniałym mieście mieszkańcy odpierali nieludzkie ataki barbarzyńcy, jak sprawozdaje Józef Flawiusz. Jednakże w roku 70. Tytus łamie opór, plądruje miasto, a złoty marmur, jeden z siedmiu cudów świata, zrównuje z powierzchnią ziemi. Całe miasto zostaje zburzone. Latem tego roku miałem okazję spędzić cudowny tydzień w Jerozolimie. Wiecie, była to największa atrakcja całego mojego życia. Podczas jednej z wycieczek archeolodzy zabrali nas głęboko pod ziemię, gdzie znaleźli spaloną belkę właśnie z okresu, gdy Tytus spalił miasto, a obok niej połamany szkielet kobiecej ręki. Jest to okropny moment, kiedy wojska rzymskie wkraczają, by rozetrzeć wszystko na proch, ale to i tak dopiero początek całego cyklu zbrojnych powstań żydowskich i starć z Rzymem. Wszystkie one dzieją się na przestrzeni 70 lat. Chciałbym przytoczyć tu kilka liczb. Historycy obliczyli, że przez okres tych 70 lat, od roku 65 do 135 naszej ery, więcej Żydów zginęło tragicznie w Palestynie, zwróćcie uwagę, niż Amerykanów, i tutaj posłużę się przykładem własnego kraju, podczas I wojny światowej, II wojny światowej, wojny koreańskiej i wojny w Wietnamie w sumie. W ciągu 70 lat wymordowano ponad 2 miliony Żydów. Ale wracając do historii, pojawia się pewien młody żydowski wojownik partyzant o imieniu Bar Kokhba. Waleczna, mesjańska postać i skupia wokół siebie tłumy. Teraz nasza kolej, by zrzucić z nienawidzone jarzmo Rzymu. I tym razem, o tak, kiedy rozjuszone wojska rzymskie powracają, akt ich zemsty nie przewiduje zabierania jeńców. Historyk Cassius pisze, że, cytuję, po drugim powstaniu w Jeruzalemie w roku 135 naszej ery cała Judea stała się prawie że pustynią. Zostali starci z powierzchni ziemi, zdziesiątkowani, zniknęli. Który mamy rok? 135 po Chrystusie? Rzym decyduje się zareagować nie tylko militarnie, ale ma również zamiar doszczętnie wyniszczyć Żydów jako naród. Cesarz Hadrian, panujący od roku 117 do 138 naszej ery po powstaniu Bar Kokhby, zmienia taktykę finansową i polityczną, kierując ją przeciwko Żydom. Spójrzcie na to na ekranie. Po pierwsze, pod groźbą śmierci zabrania Żydom postawić choćby stopę na miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się Jerozolima. Nie mogą tam wrócić. Po drugie, zakazuje wyznawania religii żydowskiej. Poprzednio byli oni religia lecita, religią prawnie uznaną, a teraz stają się religia illecita, religią prawnie zabronioną. I po trzecie, zabrania święcenia dnia siódmego, sabatu. Nie wolno zachowywać sabatu. Panie i panowie, oto one. Dwa wybuchowe składniki w kotle bardzo, bardzo wczesnej historii chrześcijaństwa. Mamy już naród żydowski, mamy Rzymian. Wprowadźmy więc i trzeci składnik. Aby dzisiejsza historia była pełna, musimy mieć wszystkie trzy razem. Dodajmy więc raczkujący Kościół chrześcijański. Chciałbym przypomnieć, iż kolebką chrześcijaństwa jest judaizm. Popatrzcie na ten dynamiczny wzrost odnotowany chronologicznie w Księdze Dziejów Apostolskich. Ta historia jest historią żydowskich mężczyzn, kobiet, dzieci, którzy uświadamiają sobie, że Jezus z Nazaretu był faktycznie tym, kim mówił, że jest to Mesjasz Boży, Bóg odwieczny w ludzkim ciele, Emanuel, Bóg z nami. I setki tysięcy przyłączają się do tego ledwie opierzonego ruchu. Poza tym do kościoła przychodzą nie tylko zwykli mieszkańcy Jerozolimy,
ale i elitarna część społeczeństwa żydowskiego przyłącza się do kościoła chrześcijańskiego. Przeczytajmy o tym. Księga Dziejów Apostolskich jest właściwie kroniką dziejów wczesnego chrześcijaństwa. Otwórzcie ją na stronie 1175, a więc Dzieje Apostolskie, rozdział 6, wiersz 7. Popatrzcie. Przychodzą nie tylko tłumy, ale i wysoko postawieni w hierarchii żydowskiej. Rozdział 6, wiersz 7. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie, naśladowców Chrystusa, bardzo się pomnażał. I zwróćcie uwagę, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Dopiero co narodzony wczesnochrześcijański Kościół wręcz eksploduje, i to nie tylko dzięki zwykłym członkom, ale i duchowieństwu żydowskiemu, które tuzinami podrywa się, by naśladować zmartwychwstałego Jezusa. Możecie być pewni, że każdy mężczyzna czy kobieta, który w atmosferze takiego entuzjazmu przyjmują Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, biegnie jak najszybciej prosto do swoich, do swojej rodziny i zwiastuje im dobrą nowinę Ewangelii Chrystusowej, i w ten sposób zdobywają serca Żydów, jednego, drugiego, kolejnego, następnego, przyprowadzając ich do tego nowego ruchu. Ryzykując, że znów się powtórzę, jednak muszę to powiedzieć, gdyż jest rzeczą niesłychanie istotną w tym momencie. Należy pamiętać, iż na początku chrześcijaństwo było ruchem żydowskim. Miało ono początek w pokorze i skromności na bazie uczniów Chrystusa. Właściwie dla państwa rzymskiego nie było żadnej różnicy, chrześcijanin czy Żyd, to jedno i to samo. Nic ich nie różni. Oboje święcą sabat siódmego dnia tygodnia, to oczywiste. Odprawiają nabożeństwa na tych samych miejscach, chrześcijanie zbierali się w synagogach, dopóki rozzłoszczeni Żydzi nie wypędzili ich stamtąd, a wtedy musieli znaleźć inne miejsca nabożeństw. Ale w wyobrażeniach przywództwa cesarstwa rzymskiego i obywateli rzymskich byli oni jednym i tym samym, nieznośną, przykrą sektą z Palestyny. Co przy okazji wyjaśnia reakcję cesarza Klaudiusza opisaną w Dziejach Apostolskich w rozdziale 18. To prawda, o cesarzach rzymskich też przeczytacie w Dziejach Apostolskich. W objętym nimi przedziale czasowym panowało kilku władców, ale tutaj mamy Klaudiusza. Dzieje Apostolskie, rozdział 18, strona 1192. I tutaj mamy wyjaśnienie, skąd ta reakcja. Zacznijmy od wiersza pierwszego. Potem Paweł opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwilla, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscyllę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym, i Paweł zbliżył się do nich. Zauważcie Państwo, chodzi tu o chrześcijan, o Żydów, którzy stali się chrześcijanami, lecz Klaudiusz, wydając dekret, nie wyszczególnia Żydzi i chrześcijanie. Dla niego nie ma różnicy, wszyscy oni są wyjęci spod prawa i wygnani z Rzymu. Widzimy więc wyraźnie, że w państwie rzymskim nie robi się różnicy pomiędzy Żydem a chrześcijaninem, co, nawiasem mówiąc, nie oddaje wzajemnych relacji pomiędzy Żydami i chrześcijanami. Nie ma jednak co do tego najmniejszej wątpliwości, że Żydzi i chrześcijanie nie mieszali się ze sobą. Żydzi byli święcie przekonani, że Kościół chrześcijański zburzy judaizm, zaś chrześcijanie z kolei byli święcie przekonani, że judaizm bez Jezusa i tak jest całkowicie zbankrutowanym systemem religijnym. Stąd też wiadomo, dlaczego za każdym razem, gdy w Księdze Dziejów Apostolskich natrafiamy na ich konfrontację, chrześcijanie spotykają się ze zdecydowanym i głośnym sprzeciwem ze strony Żydów. Natomiast antagoniści żydowscy krążą wokół, wypatrując tylko okazji, by zaatakować chrześcijan na każdym miejscu. Ale wątek komplikuje się jeszcze bardziej, bowiem nie tylko Żydzi nastają na dopiero co powstały ruch, ale i samo cesarstwo rzymskie coraz bardziej uciska chrześcijan. Przez moment Rzym ich po prostu ignoruje. W końcu to tylko kolejna sekta, dopóki nie pojawia się kolejny cesarz, Neron. Wydaje się wam znajomy? Cesarz Neron, którego żona, cesarzowa Pompeja Sabrina, nawraca się na judaizm w 62 roku naszej ery. Gdy więc żona nawraca się na judaizm, on sam wkrótce staje się wielkim sprzymierzeńcem Żydów i obraca się przeciwko rozwijającemu się w jego cesarstwie chrześcijaństwu ze zdwojoną siłą. I kiedy Rzym zostaje podpalony, kiedy stanął w płomieniach, chrześcijanie służą Neronowi za kozła ofiarnego, i odtąd są już bezlitośnie prześladowani, powlekani smołą, a następnie nabijani na pal i podpalani, służą jako płonące ludzkie pochodnie oświetlające ulice cesarskiego miasta.
Powiem wam o czymś. Byliśmy tam z Samuelem wiele razy. Stałem w Koloseum, podobnie jak wielu z was, pod strzelistymi łukami tego starego zabytku, gdzie panuje dzisiaj przerażająca cisza i spokój. I warto zdać sobie sprawę, że Rzymianie tłumnie przychodzili na to miejsce po dreszczyk emocji, jakim było oglądanie rzezi bezbronnych chrześcijan, tych, którzy nie chcieli oddać czci i pokłonić się przed Bogiem Cesarzem. Krew tych ludzi przepływała jak szkarłatna rzeka przez pierwsze wieki rozwijającego się Kościoła chrześcijańskiego. Ale czy wiecie, że dzisiaj, w tej chwili, na naszej planecie istnieją kraje, w których chrześcijanie skazani są na wytępienie? My nie musimy uważać na słowa, bo mamy wolność, nasze życie na ziemi jest wspaniałe. Ale wierzcie mi, że w tym momencie na ziemi życie wielu mężczyzn, kobiet i dzieci jest w niebezpieczeństwie tylko dlatego, że zaprzyjaźnili się na wieki z Jezusem Chrystusem. Być może ty i ja powinniśmy poważniej potraktować dar tej przyjaźni, bo czasami traktujemy ją zbyt obojętnie. A więc kiedy Rzym dokonuje odwetu na Kościele chrześcijańskim, możecie wyobrazić sobie zamarłych z przerażenia chrześcijan, którzy widzą, jak bezlitośnie druzgotani są ich duchowi krewni, Żydzi, jak odbiera się im prawo do wyznawania swojej religii i ogłasza religio illecita. Zauważcie, że napięcie w cesarstwie rzymskim, w którym większość obywateli to poganie, coraz bardziej wzrasta, potęguje się, a na domiar tego wszystkiego Żydzi zostają ogłoszeni religią zakazaną. Gdybyście więc byli duchowymi krewnymi Żydów i na was wywierana była presja, bo przypominam, święcicie ten sam dzień, co i Żydzi, macie nabożeństwa w tych samych, co i oni, miejscach i kiedy przechadzacie się ulicami miasta, a jest właśnie sabat, siódmy dzień tygodnia, sobota, w państwie rzymskim, to nagle zdajecie sobie sprawę, że ludzie przyglądają wam się i wcale nie myślą o was, że jesteście chrześcijanami, ale myślą sobie, przestępca religijny to musi być Żyd. Tak więc w kotle wrze coraz bardziej. Temperatura wokół rozwijającego się ruchu, przeciw któremu zwrócił się Rzym i którego krew płynie ulicami cesarstwa, rośnie. I dlatego, panie i panowie, nikogo niechaj nie zdziwi, że w obrębie, i cieszę się, że doktor Bakioki to zauważył, że w obrębie wczesnochrześcijańskiego kościoła właśnie w nim powstaje, i tutaj przytoczę cytat z twojej pracy, doktorze Bakioki, gro literatury antyjudajskiej potępia Żydów zarówno społecznie, jak i teologicznie. Coraz częściej chrześcijanie, chcąc podkreślić swoją odmienność, buntują się i mówią: ależ nie mylcie nas, my naprawdę się od siebie różnimy. Pozwólcie, że przytoczę pewnego chrześcijańskiego autora o nazwisku Justyn Męczennik. Żył on do roku 164 naszej ery. Posunął się tak daleko, zwróćcie uwagę, posunął się do sugestii, że siódmy dzień, sabat, i teraz cytuję, jest piętnem hańby, jaką Bóg okrył Żydów w celu naznaczenia ich do kary, na którą w pełni zasłużyli sobie swoją niegodziwością. Popatrzcie, nawet nie wspomniał o tym, że siódmy dzień, sabat, to dar od miłującego Stworzyciela, w którym możemy świętować wieczną przyjaźń z Nim. I co pisze dalej Justyn Męczennik? Że jest to potępienie i wyniszczenie, czyli Bóg dał Żydom sabat, aby ich ukarać. Przypomina mi to wiersz cytowany na początku. Powoli, lecz skutecznie wyciera się nowa ścieżka w lesie historii. Kręta ścieżka, po której wkrótce stąpać będzie całe chrześcijaństwo. Muszę jednak powiedzieć, zgodnie z badaniami doktora Bakioki, że ta radykalna zmiana nie dokonała się od tak nagle, w ciągu jednego dnia. Pozwólcie, że wymienię kilka etapów. Pomówmy o Kościele w Rzymie. Kościół w Rzymie zaczął stopniowo przewodzić nowo powstałemu potężnemu kościołowi chrześcijańskiemu. Mowa tu oczywiście o zborze rzymskim. Jego wpływy w cesarstwie sięgają coraz dalej i dalej. Co ciekawe, to Kościół w Rzymie ustanawia sabat jako dzień postu. Ogłaszają, że od teraz na pamiątkę śmierci Chrystusa i złożenia Jego ciała do grobu, sabat, sobota ma być dniem postu. Post rozpoczyna się w piątek w południe, trwa przez cały kolejny dzień, a kończy się o godzinie 4 rano w niedzielę.
Skoro post kończył się w niedzielę, Kościół postanawia: uczcimy żyjącego i zmartwychwstałego Chrystusa, i tak zaczynają świętować. W końcu popatrzcie, Jezus powstał z martwych w niedzielę, poganie świętują Dzień Słońca, czyli niedzielę, no a my w nim wielbimy Syna Bożego. Więc czemu nie? Coś jakby mała zmiana, jedno nieznaczne przesunięcie. Mimo iż oczywiście nadal święcą oba dni, ale właśnie dzięki tej zmianie Kościołowi udaje się odciągnąć swoich wyznawców od tak zwanego od teraz żydowskiego sabatu. Tak, drodzy, powiem jeszcze inaczej, chociaż używałem już takiego określenia wielokrotnie, nie trzeba być naukowcem w dziedzinie fizyki jądrowej, żeby to pojąć. Postawcie się na miejscu dziecka, które zmuszone było chodzić o pustym żołądku od piątku po południu do czwartej rano w niedzielę, a potem, kiedy przychodziła niedziela i wielkie świętowanie, dostawało znacznie lepsze jedzenie. Nie trzeba było być szczególnie bystrym, aby domyślić się, który dzień tygodnia był waszym ulubionym. No przecież dzieci są tylko dziećmi. Coś nie tak? Poza tym Kościół dodaje, że w sabat w ogóle nie można obchodzić nawet wieczerzy pańskiej. Należy zaczekać do niedzieli. Ale popatrzmy, presja nie maleje, a wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Nie, my nie jesteśmy jak nasi kuzyni Żydzi. Prosimy, prosimy, zrozumcie, jesteśmy inni. I co dzieje się dalej? Mija wiek, drugi wiek, trzeci wiek, krok po kroku, sabat, który zachowywał Jezus, sabat, który zachowywali apostołowie, sabat, o którym naucza cały Nowy Testament, powoli, ale skutecznie zostaje zarzucony, aż w końcu społeczność chrześcijańska zostaje zupełnie sama, całkowicie sama na błędnej ścieżce. Lecz fakt, że ucisk Żydów jest spowodowany wyborem tego właśnie dnia, pozostaje faktem. Opresje, w jakich znajdowali się Żydzi, powodowały, że chrześcijanie nie chcieli święcić tego samego dnia, no ale przecież mogli wybrać na przykład czwartek, środę czy poniedziałek. Dlaczego więc niedziela? W ówczesnym antyjudaizmie zrodziło się pragnienie ustanowienia nowego dnia świętego, ale nie wskazano na konkretny dzień. Po prostu musimy mieć, musimy wybrać inny dzień. Skąd się wzięła niedziela? Pozwólcie, że będę kontynuował. Pozwólcie, że tor naszego myślenia umiejscowię w historii. Panuje właśnie nowy cesarz Konstantyn, bardzo inteligentny władca o doskonałym wyczuciu politycznym. Jestem pewien, że i w dzisiejszych czasach odniósłby niemały sukces. Mamy więc IV wiek i jego cesarstwo ma kłopoty, ponieważ znajduje się w nim rosnący w liczbę wędrowny ruch chrześcijański, który mimo trzech wieków bezwzględnych prześladowań jest siłą w państwie, a on musi sobie z nią poradzić. Poza tym jest jeszcze pogaństwo. Jak więc ma sprawić, aby żyli razem, a do tego w przyjaznych stosunkach? Jest marzec 321 rok naszej ery. Genialne, sprytne, taktyczne posunięcie. Cesarz Konstantyn podejmuje rozważną decyzję polityczną. 7 marca 321 roku wydaje edykt dotyczący całego Cesarstwa Rzymskiego. Od tej pory czcigodny Dzień Słońca ma być dniem odpoczynku w całym Cesarstwie Rzymskim. Powiem wam, jak to brzmiało. Niech w świętym dniu słońca odpoczywają zarówno urzędnicy państwowi, jak i lud. Nie chodziło tu jednak o odpoczynek religijny, ale o zwykłe zaprzestanie pracy. Jedni świętują niedzielę ku czci Boga Słońca, a inni świętują niedzielę ku czci Boga Syna. Ach, jakaż niezwykła harmonia. Wreszcie mamy pokój. Kluczem do sukcesu jest, jeśli nie możesz zjednoczyć, przyłącz. Konstantyn nie jest głupi. Poza tym, jak dowiadujemy się z późniejszych źródeł, sam dał się ochrzcić na wiarę chrześcijańską i jak legenda podaje, zażyczył sobie, aby i całe wojsko zostało ochrzczone, a więc rozkazał swoim zastępom wmaszerować do rzeki, a kiedy przeszły przez nią na drugą stronę, obwieścił, że są już wszyscy ochrzczonymi chrześcijanami. Jeśli nie możesz zjednoczyć, przyłącz. To było mistrzowskie posunięcie, ale udało się. Zaowocowało względną jednością i zapewniło pokój w państwie. Jeszcze przed IV wiekiem chrześcijanie z zachodniego świata oficjalnie zdeklarowali, że dzień, który święcą, to Dzień Słońca. No, przecież chodzi o Słońce Sprawiedliwości, o tego, który powstał z martwych.
Tak bronili swoich racji. Poza tym ich sąsiedzi, poganie, także święcą ten dzień, więc jest to bardzo zręczne i wygodne połączenie prawdy chrześcijańskiej z pogańską. Ale wiecie co? To był pokój za wysoką cenę. I kiedy dochodzimy do połowy IV wieku, Kościół zwołuje sobór. Był to taki lokalny sobór. Nie jesteśmy pewni daty. Było to gdzieś między rokiem 340 a 360 naszej ery. Sobór laodycejski, który w końcu ogłasza i zatwierdza oficjalne stanowisko Kościoła w następującym sformułowaniu. Cytuję. Chrześcijanie nie będą judaizować i próżnować w sobotę. W języku greckim występuje tu słowo sabaton, co oznacza sabat, sobota. Ale mają w dzień ten pracować, lecz dzień Pański czcić będą w szczególności i, jeśli to możliwe, nie wykonywać w nim żadnej pracy. Zaczęło się od małego, błądzącego po lesie cielaka, a z upływem stuleci ścieżka w lesie historii zostaje wydeptana na dobre i podąża nią niemalże całe chrześcijaństwo. Wiecie, przyjaciele? Najbardziej niepokojącym nas dziś pytaniem jest, czy mam nią pójść, czy ty masz nią pójść, czy mamy pójść w ślady cielęcia? Za czyim autorytetem mamy iść? Może za biskupem Rzymu, Eusebiuszem, przywódcą katolickim za panowania Konstantyna, wysoko postawionym w hierarchii kościelnej? Posłuchajcie, co powiedział Eusebiusz. Wszystko, cokolwiek napisane odnośnie biblijnego sabatu, my odnosimy do Dnia Pańskiego, jako posiadającego większy autorytet, o wiele bardziej szanowanego, ważniejszego i godnego większego szacunku i czci, aniżeli żydowski sabat. Za czyim autorytetem mamy podążać? Może za autorytetem katechizmu człowieka nawróconego? Pozwólcie w takim razie zacytować i ten katechizm. Pytanie, którym dniem jest sabat? Odpowiedź, sobota jest dniem sabatu. Pytanie, dlaczego więc święcimy niedzielę zamiast soboty? Odpowiedź, zachowujemy niedzielę zamiast soboty, ponieważ Kościół katolicki przeniósł święcenie soboty na niedzielę. Panie i panowie, zapytuję raz jeszcze, za czyim autorytetem mamy iść tą ścieżką? Może za autorytetem kardynała Jamesa Gibbona? Jak on to wyraził? Możecie przeczytać całą Biblię, począwszy od Księgi Rodzaju, a skończywszy na Księdze Objawienia i nie znajdziecie ani jednego wiersza potwierdzającego uświęcenie niedzieli. Pismo Święte nakazuje święcenie soboty. Dlaczego więc Rzym czci niedzielę? Zajrzyjmy do Encyklopedii Katolickiej. Kościół po zamianie dnia odpoczynku z siódmego dnia tygodnia żydowskiego sabatu na dzień pierwszy odniósł trzecie przykazanie do niedzieli jako dnia, który należy zachować jako dzień pański. Encyklopedia podaje trzecie przykazanie, ponieważ Rzym usunął drugie przykazanie, które brzmi nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, w związku z czym pozostało tylko 9 przykazań i aby z powrotem mieć 10, dziesiąte przykazanie podzielono na 2 i w ten sposób czwarte przykazanie stało się trzecim. Tak więc kto powinien być dla nas autorytetem? A przy okazji, skoro Kościół katolicki twierdzi, że to on zmienił sobotę na niedzielę, dlaczego w takim razie kościoły protestanckie także święcą niedzielę? Jest to bardzo ważne pytanie, stawiane także przez wielu katolików. Przeczytajmy, co mówi na ten temat ojciec O'Brien, John O'Brien, nieżyjący już profesor w Notre Dame University. Chcę, abyście na to zwrócili uwagę. Ponieważ to sobota, a nie niedziela jest wyszczególniona w Piśmie Świętym, czyż nie jest to ciekawe, że niekatolicy utrzymujący, iż ich religia opiera się bezpośrednio na Biblii, a nie na naukach Kościoła, zachowują zamiast soboty niedzielę? Oczywiście jest to niekonsekwencja, lecz Kościół dokonał tej zmiany 15 wieków przed narodzeniem się protestantyzmu i do tego czasu zwyczaj ten był powszechnie praktykowany. Protestantyzm przejął go pomimo faktu, iż został on ustanowiony przez Kościół katolicki, a nie przez jakikolwiek tekst w Biblii. Ta praktyka jest pamiątką po macierzystym Kościele, od którego niekatolickie sekty oderwały się zupełnie jak chłopiec, który ucieka ze swego domu, ale nadal trzyma w kieszeni zdjęcie swojej matki lub kosmyk jej włosów. Panie i panowie, pytam was dzisiejszego wieczoru. Czy mamy trzymać się krętej ścieżki człowieka? Czy czwartego przykazania Boga? Pokażę wam teraz na ekranie czwarte przykazanie.
Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana Boga Twego, gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, ale 7. dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Pytam raz jeszcze, za czyim autorytetem mamy iść? Ale powiecie, Dwight, nie przesadzaj. Jaka jest różnica między tradycją a prawdą? Czy ludzkie tradycje w ogóle różnią się od boskich nakazów? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Weźmy Arystotelesa. Pamiętacie to starożytne imię? 300 lat przed naszą erą. Arystoteles zrobił naukowe spostrzeżenie, które opisał w swoim dzienniku. Posłuchajcie. Pająk jest małym stworzeniem, które posiada 6 nóg. Wyobraźcie sobie, że stwierdzenie to przyjmowano jako pewnik przez 1700 lat, aż w końcu w XIV wieku naszej ery ktoś przypadkowo policzył nogi pająka i naliczył 8 zamiast 6. Musiano poprawić wszystkie książki, ponieważ ktoś dokonał weryfikacji. Przez 1700 lat nikt nie odważył się zakwestionować wielkiego Arystotelesa, a pomyłka była akceptowana, zaś w jego błędne ślady bezmyślnie szły tysiące ludzi. Sami widzicie, że nie można iść za kimkolwiek, nieprawdaż? A może chcecie porozmawiać o Hipokratesie, wielkim ojcu medycyny, jak dzisiaj go nazywamy? To właśnie on wpadł na pomysł ratowania śmiertelnie chorych poprzez usuwanie z ich organizmu trucizny. Co więc Hipokrates robił? Przecinał żyły pacjenta i upuszczał jego krew. Tym sposobem pozwalał pacjentowi wykrwawić się i wykrwawić, i kiedy tak uchodziła z niego trucizna, uchodziło i życie. Działało za każdym razem. To ten Hipokrates, na którego imię dzisiaj lekarze składają lekarską przysięgę, tak zwaną przysięgę Hipokratesa. A tak przy okazji, nasz pierwszy prezydent George Washington miał lekarza, który stosując się do zaleceń Hipokratesa, upuszczał mu krew, co ostatecznie tylko przyspieszyło śmierć prezydenta. Panie i panowie, czy ma to dla was jakiekolwiek znaczenie, której tradycji przestrzegacie, którą tradycję kontynuujecie? Zapytajcie dzisiaj jakiegokolwiek lekarza, a on wam odpowie, że ma to ogromne znaczenie, że ta różnica może mieć wagę życia i śmierci. Moi przyjaciele, fakt, że przed nami w coś wierzono czy praktykowano w najszczerszych intencjach, nie czyni tego jeszcze prawdą. Ponieważ można się szczerze mylić, można się też pomylić śmiertelnie, choć szczerze, panie Hipokratesie i panie prezydencie Washington. Szczery, lecz martwy, ponieważ szczerość nigdy nie może zastępować prawdy. Sam Jezus zwrócił na to uwagę. Chciałbym jeszcze raz przeczytać tekst Ewangelii Marka, rozdziału 7, który czytaliśmy na samym początku. Daremnie jednak cześć mi oddają, głosząc nauki, które są naukami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Ludzka szczerość nie może stać się substytutem boskiej prawdy. A co to jest boska prawda? Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Jest to prawda o Bogu Wszechświata, który wstępuje na ten maleńki ciemny punkcik w kosmosie i stwarza rodzaj ludzki na swój obraz i jakże gorąco pragnie naszej przyjaźni, przez co nie tylko daje nam życie, ale daje nam i dzień, w którym możemy świętować wieczną przyjaźń z Nim samym. I w każdy 7. dzień mówi: podarowałem Ci dzień, pobłogosławiłem go, poświęciłem, dałem Ci mój sabat, aby każdy mężczyzna, każda kobieta, każde dziecko, które kiedykolwiek urodzi się na tej planecie, wiedzieli, że ja jestem Stwórcą, ja jestem ich odwiecznym przyjacielem i chcę być przy Tobie na każdym Twoim kroku. Panie i Panowie, faktem jest jednak to, że kiedy Bóg przyszedł na tę planetę i szeroko rozłożył swoje ramiona na Golgocie, jaki był sens Jego śmierci? Umarł po to, abyśmy mogli ujrzeć prawdę. Nasz wieczny przyjaciel, nie tylko Pan Sabatu, ale i Pan Zbawienia. Bo jest to jedno i to samo. Nie ma przecież jednego Boga, który jest Panem Zbawienia i drugiego Boga, który jest Panem Sabatu. On jest jeden. Ten sam Sabat, to samo Zbawienie. Ten sam Zbawiciel. Ten sam wieczny przyjaciel, zawsze taki sam. Czy wiecie, co to oznacza? Mamy wybór: iść za cielęciem lub iść za krzyżem. Iść za tłumem
lub iść za Chrystusem. To są dwie różne drogi, a tylko jedna z nich jest drogą Jezusa. Więc oto pytanie, którą powinieneś wybrać? Którą z nich ty wybierasz? Chciałbym zakończyć pewną historią. Mój dobry przyjaciel George Vandeman, twórca międzynarodowego programu telewizyjnego It Is Written, opowiada pewną historię zatytułowaną Pamiętny dzień. Jest to opowieść o zimowej nocy, kiedy legion rzymski obozuje przy jeziorze w pewnym niewielkim miasteczku we Francji. 40 bohaterów duchowych, którzy nie chcą wyrzec się wiary w Jezusa Chrystusa. Odmówiwszy pokłonu cesarzowi, zostają skazani na śmierć. Całkowicie obnażeni, nadzy w samym środku zimowej nocy. Skupieni razem w tym przeszywającym, paraliżującym zimnie, zaczynają śpiewać. Ich surowy, dumny rzymski dowódca słyszy rozchodzące się po tafli jeziora echo ich głosów. Wychodzi ze swojego ogrzanego ogniskiem namiotu i słyszy, jak śpiewają. 40 twych nieustraszonych, o Chryste wojowników, Tobie, Jezusie, przypisuję zwycięstwo i od Ciebie oczekuję korony. Ich hymn przeszywa ciszę nocy. 40 twych nieustraszonych, o Chryste wojowników. I ten dumny przywódca kompanii, to jest 40 jego bohaterów, próbuje ich przekonać. Pokłońcie się tylko cesarzowi. Cóż to takiego wielkiego? Ale oni odmawiają. Tak więc są skazani na śmierć. Dowódca słyszy śpiew swoich 40 żołnierzy. Śpiewają i śpiewają. Znika na chwilę w ciemności. Zbiera nieco opału, chce podsycić ogień i rozniecić go, skusić ich w jakiś sposób. Zawróćcie, zostawcie ten upór. I ogień bucha wysokim płomieniem. Ale oni dalej śiewają. 40 twych nieustraszonych, o Chryste wojowników, Tobie, Jezusie, przypisuję zwycięstwo i od Ciebie oczekuję korony. I nagle słyszy, że pieśń się zmienia. 39 nieustraszonych, o Chryste wojowników, Tobie, Jezusie, przypisuję zwycięstwo. I w tym momencie, kiedy dźwięk hymnu jeszcze unosi się w powietrzu, jeden ze skazańców powstaje i upadł się na twarz przy ognisku wykrztusza, poddaje się, ustępuje. A setnik patrzy pod nogi na ten żałosny widok istoty ludzkiej i przez krótką chwilę w jego duszy toczy się walka. Ale na oczach swojej kompanii, zanim ktokolwiek zdołał go powstrzymać, odrzuca za siebie szkarłatny płaszcz i wznosi przez ramię okrzyk, dopóki żyje, zajmę twoje miejsce. Odchodzi marszowym krokiem po lodowej skorupie, a kilka chwil później pieśń z nową nutą triumfu rozbrzmiewa. 40 twych nieustraszonych, o Chryste wojowników, Tobie, Jezusie, przypisuję zwycięstwo i od Ciebie oczekuję korony. Panie i panowie, wybór jest prosty. Iść za błędem, czy iść za krzyżem? Iść za tłumem, czy iść za Chrystusem? Dwie różne drogi, tylko jedna z nich jest drogą Jezusa. Iść po śladach potykającego się cielęcia, czy śladami Jezusa i Jego siódmego dnia sabatu? Tylko jedne z nich są śladami Chrystusa. Zadaję Ci dzisiaj pytanie, jaki będzie Twój wybór? Nie wybór Twojego pracodawcy czy przełożonego, nie wybór Twojej rodziny czy domowników, nie wybór grona Twoich przyjaciół, ale jaki jest Twój własny wybór? Kończąc, chciałbym poprosić, abyście wzięli do rąk kartki, które zostały wam wcześniej wręczone, jakiekolwiek nie są one na całym świecie. Popatrzcie teraz na punkt trzeci, w którym jest napisane: przyjmuję, zgadzam się z dzisiejszym apelem. Moim gorącym pragnieniem jest zaprosić was dzisiaj do przyjęcia tego apelu. Tak, wybieram drogę Jezusa. Przyjmuję Jezusowy dar siódmego dnia sabatu. Nie jest istotne, którą drogą szedłeś do dzisiaj, ale którą drogą od dzisiaj pójdziesz. Proszę więc, gdziekolwiek się teraz znajdujesz, dokonaj tego wyboru. Postaw znaczek obok zdania. Tak, decyduję się przyjąć ten wieczny dar sabatu. The forever gift of the seventh-day Sabbath.
W czasie, gdy brzmi jeszcze muzyka i zanim skończy się nasz czas satelitarny, a miejscowi koordynatorzy zakończą spotkania, chciałbym pomodlić się przy dźwiękach tej pięknej muzyki. Drogi Jezu, droga Twoja jest prosta, jest nią Twoje zbawienie i Twój sabat. Proszę, udziel nam odwagi, łaski i wiary, abyśmy poszli za Tobą, Twoją ścieżką, pod Twoim krzyżem i z Twoją przyjaźnią. Amen.